witajcie w nowym vlogu. Dopiero teraz się do Was odzywam, bo dzisiaj bardzo późno wstałam i właśnie się ogarniam, żeby wyjść. Dzisiaj pogoda nie rozpieszcza, jest bardzo pochmurno, ale ja się z tego cieszę, bo tak naprawdę dzisiejszy dzień chciałam przeznaczyć na taką regenerację. Ostatnio cały czas byłam w podróży, spałam po hotelach, więc cieszę się, że jestem w końcu w domu, mam swoje łóżko i swoją kawę przepyszną z ekspresu. Bardzo enjoyuję i doceniam ten moment. Jestem sama, Maciek jest na budowie. Bo niektórzy wiedzą, niektórzy nie, ale jesteśmy w trakcie budowania domu. Na pewno na bieżąco będziemy Wam tutaj dużo rzeczy pokazywać, kiedy coś się ruszy, ponieważ bardzo długo czekaliśmy na pozwolenie i teraz to pozwolenie dostaliśmy, to tak naprawdę całość nabrała tempa. Będę się malować. Nie chciałam do Was przychodzić taka nieogarnięta, ale w sumie pomaluję się i potem pójdziemy sobie na spacer. Tak jak mówię, dzisiaj mam taki totalny luz. Wstałam bardzo późno, zjadłam sobie pankejki, wypiłam kawusia, i że tą kawę piję. I wybieram się na spacer. Wstąpię też do stajni, bo umówiłam się dzisiaj na obiad z Olą i Anią, więc na pewno Was zabiorę ze sobą i zobaczycie troszeczkę w tym vlogu więcej mojej małej miejscowości i tego, jak żyję na co dzień. Nie mogę się już doczekać i tak jak mówię, ten vlog będzie totalnie slow. Gdy się pomaluję, to widzimy się już przy outficie. Teraz będziecie na vlogu. O, teraz. Mam na sobie outfit już. Bardzo chciałabym ubrać te ugi dzisiaj, ale jest taka pogoda, że jest mi ich troszeczkę szkoda, tym bardziej, że idę do stajni, więc wiem, że nie będzie miękkiej gry. Włożę sobie chyba małe hantery, niskie hantery. To będzie najlepsza opcja. A to zostawię sobie na jutro. Na TikToka właśnie dodałam film z tymi kapciami. One są świetne. Moi drodzy, ja je kupiłam w tym roku pod choinkę dla wszystkich na prezent. Te jasne są mojego Maćka, a te różowe są moje. Ja sama sobie jeszcze zamówiłam jedną parę jasnych. One są cudne, produkowane w Polsce. Żywa wełna, 100%. Zobaczcie tylko, jaki cute. Jeśli chcecie zobaczyć TikToka, wejdźcie tutaj. Macie tam podaną nazwę, z jakiej firmy są właśnie te kapcie. Biorę moją najlepszą torbę, czyli torbę Sunset Store. Jeśli jeszcze nie byliście na moim sklepie, to Was zapraszam. Mamy cudne piżamki. Właśnie ta piżamka jest dostępna na stronie. Ja w niej chodzę, jak widzicie, również na zewnątrz. Zobaczcie jeszcze na tą cute szklaneczkę. Czarka, to jest taka czarka, no nie? Zobaczcie, jakie są cudne i są robione ręcznie. Obwijamy się. Patataj, patataj, patataj. Kolejny dzień. Wczoraj nie wszystkie plany poszły po naszej myśli, pogoda zepsuła je, ale dzisiaj nadrabiamy. Zobaczcie w ogóle, co tu się wydarzyło. I nie, nie jest to pryszcz. Zarąbałam głową w półkę, więc mam nadzieję, że ten guz nie urośnie do większych rozmiarów. Tak mocno walnęłam, że aż mnie przyćmiło. Ale to dlatego, że z rana czuję się takim gigaklocem, że jest mi ciężko po prostu podbierać myśli. Chciałam sobie właśnie zrobić kawę i w sumie to się przed chwilą stało, niedawno, a już to tak urosło. Najgorzej. Za chwilkę się ubieramy z Maćkiem, przyjeżdżają do nas znajomi i wybieramy się na kawę do lasu. Jest taka piękna pogoda, że trzeba korzystać. Tak jak mówię, wczoraj właśnie pogoda popsuła nam te plany, więc dzisiaj nadrabia. Jest przepięknie, jest słoneczko, więc ogarniamy się szybciutko i uciekamy. Nie no, ja nie przeżyję tego.
kawę. Hi guys! Dzisiaj mamy taki totalnie slow morning. Właśnie jesteśmy w kuchni, robimy śniadanie. Jestem jeszcze totalnie nieobudzona, potrzebuję kawy. Przygotowujemy śniadanie i idziemy oglądać One Piece albo Upadek Domu Usherów, bo w sumie te dwa seriale teraz katujemy na bieżąco, już obydwa kończymy. Do Upadku Domu Usherów ty mnie namówiłaś, bo... Tak, bo oglądał ten serial i gdzieś tam widziałam kątem oka, jak on wygląda. Mega klimat. Robimy śniadanko, tak naprawdę Maciek robi. Ja tutaj gadam do was i uciekamy właśnie oglądać któryś z tych seriali. Dzisiaj mamy trochę pracy, no i po pracy zbierzemy się na spacer. Albo porobimy coś fajnego, jeszcze nie wiemy, na pewno muszę się ogarnąć. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze, bo do 15 się ciemni. Więc chciałabym w sumie podjechać na rynek i kupić dynię, żeby zrobić zupę dyniową. Zobaczymy, czy to się nam dzisiaj uda. Przygotowałam sobie tutaj produkty do makijażu, których dzisiaj użyjemy. Na początek wleciał SPF, który już mam na twarzy. Ani SPF nakładamy cały rok. Jesień, wiosna, lato i zima jest na naszej twarzy, tym bardziej ja na przykład, gdy używam kwasu hialuronowego na noc, to na dzień właśnie używam SPF-u. Po SPF-ie użyłam bazy z Bobbi Brown, ja tą bazę uwielbiam, ona super kryje pory i fajnie nam matuje całą twarz. To jest właśnie ta baza, ona jest naprawdę super, bardzo Wam ją polecam. Gdy użyłam bazy, nakładam na twarz podkład. Jeśli chodzi o ten podkład, ja uwielbiam ten podkład. Towarzyszy mi on od bardzo dawna. To jest ten podkład z Lancome. On jest naprawdę super. Właśnie go nałożyłam sobie na twarz, bardzo fajnie się rozprowadza. Jeśli mówimy o tym podkładzie, to tak naprawdę już Wam coś pokazuję, bo dostałam właśnie taką piękną paczkę i ja myślę, że wymanifestowałam sobie tą paczkę, bo ostatnio koleżance polecałam ten podkład i mówiłam, jaki on jest super. Po czym napisała do mnie agencja z wysyłką paczki PR-owej kreatywnej właśnie z tym podkładem. I serum. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Mamy tutaj właśnie podkład i serum korygujące w dwóch wariantach. Przetestuj dwa warianty podkładów oraz korektorów Tate, Idol, Ultra, Wear i wybierz swoje ulubione duo. Ja ze swojego doświadczenia znam te dwa produkty bardzo dobrze. Nie używałam jeszcze korektorów, ale z chęcią zaraz je przetestuję. Jeśli chodzi o te podkłady, one różnią się tym, że ten daje efekt właśnie takiej naturalnej skóry, bardzo ładnie wygląda, on się u mnie super sprawdza. Jeśli chodzi o ten ciemny, on jest bardziej matujący i go używam często na wyjścia, na wieczorne wyjścia, więc gdy niedługo idziemy z znajomymi na imprezę, to właśnie użyję sobie tego podkładu, bo on bardzo fajnie matuje skórę i daje taki efekt fajnego bluru. Teraz przetestujmy sobie właśnie ten korektor. Jak widzicie, ja na twarzy mam dzisiaj dość dużo wyprysków. Są to takie pojedyncze zmiany spowodowane kobiecymi sprawami. Zaraz zobaczymy, jak ten korektor sobie z nimi poradzi. Nie miałam okazji jeszcze go wcześniej, tak jak mówię, testować. Fajnie się rozprowadza i wygląda dość naturalnie na tej skórze. Guys! On mi to zakrył, wow, damy go troszeczkę pod oczy. Ja wszystko robię paluchami, bo gąbeczki dla mnie, u mnie się totalnie nie sprawdzają. Gdyby były tak naprawdę jednorazowe, przez to, że mam właśnie skórę skłonną do niedoskonałości. Nie chcę tego nakładać jakoś mega dużo, bo chcę, żeby ten makijaż był dość naturalny. Co myślicie? Ja myślę, że super się sprawdza. Wygląda naprawdę cute. I jeśli mówimy o podkładzie, to nałożymy sobie teraz jeszcze troszeczkę tego bronzera z Makeup by Mario właśnie do wykonturowania twarzy. Jest to szybki makijaż, więc robimy to naprawdę rachu-ciachu. I teraz tym samym ciapkanym ruchem nakładamy róż. Nie tracimy czasu na zbędne dopracowanie tego makijażu. Chcemy jeszcze wyjść na spacer, póki jest ładna pogoda i mamy słoneczko. Bo jak wiemy, o 15 to słońce nam już zachodzi
i robi się ciemnica w domu i na zewnątrz. I co? Robię jeszcze brwi, delikatnie rzęsy i za chwilkę do Was wracam. Makijaż mam już prawie skończony, ale jeszcze pokażę Wam ostatnią paczkę, którą dostałam. Jest to paczka z Giorgio Armani. Mamy tutaj rozświetlacz, z tego co pamiętam. Ten rozświetlacz jest naprawdę super. Zaraz Wam tutaj gdzieś pokażę. Ja mam taki tint, on jest bardzo popularny aktualnie, złoty. I używam go jako cienia do powiek, ale też często jako rozświetlacza. Tutaj mamy coś podobnego i jest to właśnie highlighter. Bardzo fajnie się rozprowadza, rozblendowuje. I teraz go chyba nie zobaczycie, bo światło nam się zmienia non-stop, ale ja w odbiciu lustra widzę właśnie taką delikatną poświatę. Myślę, że on się super sprawdzi, gdy pojedziemy właśnie na wakacje i na takiej palonej skórze będzie się pięknie mienił. Wybraliśmy się na przejażdżkę i teraz na krótki spacer. Korzystamy z tego, że jest taka piękna pogoda i ta jesień wygląda tak, jak wygląda. Jest przepięknie, mam ze sobą herbatę, wzięliśmy karty, więc mamy super popołudnie. Ostatnio zadałam kilka pytań na TikToku właśnie odnośnie mieszkania w mieście na wsi, bo bardzo dużo w komentarzach dostaję takich zapytań, jak to jest właśnie mieszkać w małej miejscowości. Jak udaje mi się robić tyle rzeczy mieszkając w mojej miejscowości. I chciałam się w sumie teraz trochę do tego odnieść i zrobić Wam taką małą pogadankę, bo pamiętam te czasy, gdy byłam w liceum, w gimnazjum, a potem w liceum, gdzie wszyscy tak naprawdę, dużo osób wyprowadzało się już w tym okresie do Krakowa, Katowic, do większych miast, a potem na studia. Też to był Kraków, Katowice, przeważnie to były takie wybory lub dalsze. Ja w tamtym okresie zawsze dojeżdżałam do Katowic, bo studiowałam w Katowicach, potem studiowałam w Łodzi. Jakoś ta wyprowadzka nie była po drodze, nie była też potrzebna. Zawód, który wykonywałam już wtedy i wykonuję do dzisiaj, nie potrzebował tak naprawdę zmiany miejsca zamieszkania. Wręcz przeciwnie, to, że mieszkałam w takim miejscu, jakim mieszkam, było ogromnym plusem, bo właśnie firmom zależało na takim kontencie z takiego miejsca, więc ja po prostu w coś, co inni uważali za negatyw, obróciłam na moją korzyść. Jestem mega z tego dumna, że jakby jestem w takim miejscu, jakim jestem. Teraz, kiedy trochę więcej nagrywam na TikToku i też jest Was tam coraz więcej, dostaję też od Was wiadomości, że super jest mieszkać w takim miejscu, super jest być w takim miejscu na co dzień i że z miasta chętnie byście się przenieśli do mniejszej miejscowości. Wiecie, to ma swoje plusy i minusy, gdy przyjeżdżają do mnie znajomi z większych miast. Tak naprawdę zawsze się pytają, Boże, jak wy macie wszędzie daleko, że do sklepu musicie jechać 30 minut, 20. Ja mówię, że kurczę, to jest mega blisko, no nie? Nie ma to dla nas większego znaczenia i to jest jakby kwestia tego, jak to patrzymy, zależy od tego właśnie też, jak to widzimy. O, bardzo mądra sentencja Kinga. Po prostu punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. I ja wszystkie te rzeczy, które tutaj mam, traktuję jako superlatywy i patrzę tylko na nie w superlatywach. Moja praca jest pracą zdalną. Posiadam też firmę Sunset Store. Jeśli ktoś z Was jeszcze jakby nie był na moim sklepie, to Was zapraszam. Mam przepiękne produkty. Teraz wleciały tam piżamki. Szwalnię mam w Krakowie. Mam super szwalnię pani Małgosię, która dopilnowuje wszystkiego i w 100% jej ufam. Więc myślę, że to też bardziej zależy od tego, jak sobie poukładamy życie, jak ono się też potoczy, bo w dużej mierze tutaj też zależy wszystko od szczęścia. Tam się, tak jak mówię,
to, że mieszkam w takim miejscu, staram się to wyciągnąć na plus. Na przykład pierwsza sesja Sunset Store, która miała tak naprawdę, była rozpoczęciem marki, było właśnie, odbyła się w Rodakach. Przyjechała wtedy do mnie tutaj Dorota Schulz, która też poznała mnie z modelką Kasią Setlak. Też możecie znać tą historię od Sylwii Butur, która opowiadała ją parę razy u siebie na socialach. I wiecie, właśnie świat jest bardzo mały. Sesja została przeprowadzona właśnie tutaj w Rodakach, to było jesienią. Było mega zimno. Kasia po prostu wykazała się mega odpornością i bardzo jej za to dziękuję. Jeżeli Kasiu to oglądasz, to Cię pozdrawiam. Miała na sobie sukienki na ramionczkach, a mega było zimno. I robiliśmy tą sesję właśnie tutaj, właśnie w tym miejscu. Latałyśmy z tłem na prawo i lewo. Sesja wyszła fantastycznie. Możecie ją jeszcze zobaczyć na profilu Sunset Store na Instagramie, jak sobie w dół zjedziecie. I tak jak mówię, właśnie jakby sky is the limit i ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia i to, co możemy zrobić, wycisnąć z danego miejsca jak najwięcej. Myślę, że nie odnalazłabym się w mieście. Zawsze, gdy spotykam się z znajomymi, to opowiadam o tym, bo w momencie, kiedy masz pracę, która też dość mocno Cię eksploatuje pod kątem takim kreatywnym, artystycznym i energicznym, fajnie jest mieć takie miejsce, do którego się ucieka i w którym się tak naprawdę ładuje te baterie. Ja, zamykając komputer, wychodząc z domu, właśnie na taki spacer, nawet już teraz, gdy jest ciemno po 17, chociaż jest to skandal i skam, ja ładuję te baterie właśnie w takim miejscu. Jeszcze niedługo Wam opowiemy o małej zmianie w naszym życiu, która się już niedługo pojawi. Miała się pojawić już teraz, ale pojawi się dopiero na początku lutego. Sun. Ja uważam, że to jest sun, bo ten czas leci tak szybko. I też dzięki temu, że tutaj mieszkamy, będziemy mogli zrealizować tą rzecz. Opowiem Wam niedługo więcej. Tak, dodatkowo niektórzy wiedzą, niektórzy nie. Też dodałam na TikToka, że aktualnie dokładnie 300 metrów stąd budujemy dom, więc to jest po prostu rzecz, która najbardziej daje mi energii w ostatnim czasie. Marzę o tym, żeby to się już rozpoczęło w 100% i też zakończyło później. Nie mogę się tego doczekać. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Na razie mega enjoyujemy to, w jakim miejscu jesteśmy i to, jak na razie potoczyło się nasze życie, bo w sumie ja z liceum, która marzyłam sobie o różnych projektach, różnych markach, z którymi mogłabym współpracować, czy też dążąca do takiego czegoś, nie pomyślałam, że znajdę się w takim miejscu, jakim teraz jestem. A to, że nagrywam sobie do Was na YouTube'a, to jest taki totalnie, to jest moje hobby i taki aspekt dodany do tego wszystkiego, czym się tak naprawdę w życiu zajmuję, więc I appreciate it. Naprawdę. Hi guys! Mamy kolejny dzień i witam się z Wami właśnie niepomalowana i bez kawy. Zaraz idziemy sobie zrobić kawkę i nałożyć cynamonka, bo wczoraj udało mi się zrobić przepyszne cynamonki, które zaraz będę kolejny dzień próbować. Będziemy się też malować na live'ie na TikToku. Ja uwielbiam te nasze live'y, bo można sobie tam też mogę poodpowiadać Wam na różne pytania. Po live'ie siądę jeszcze chwilkę do pracy. Mamy sobotę, wiem, ale muszę jeszcze siąść dzisiaj do pracy. Nagramy sobie jedną współpracę i zabieram Was na budowę, gdzie pokażę Wam, jak tak naprawdę wszystko i nic się nie zmienia. Nic się nie zmienia, bo bardzo długo czekaliśmy na pozwolenie. Dostaliśmy to pozwolenie teraz, więc teraz tak naprawdę wszystko powoli ruszy. Właśnie tyle zostało z wczorajszych cynamonek, czyli tak naprawdę połowa. My sobie nałożymy tego mniejszego, bo on jest max słodki. Ja uwielbiam tą zastawę z IKEA. Pokazywałam ją już Wam właśnie na TikToku. Jest on mega cute. Jest naprawdę dość solidna. Jest dość solidna. Ta miseczka upadła mi już dwa razy i nic się z nią nie stało. A patrzcie, jak ładnie wygląda. Patrzcie, kogo my tutaj mamy. Puszka Wam często nie pokazuję, bo jest on już starym kawalerem, który ma 18 lat. I po prostu on jest już done, on już nie potrzebuje sławy, pieniędzy, poklasku, prawda? Ty już potrzebujesz spokoju, on sobie śpi całe dnie, je super karmę za 20 zł puszka. Tak, moi drodzy, takiej starości trzeba dożyć.
Okay guys, i jak podoba Wam się mój outfit? Jest cozy, jesienny. W ogóle jak mam włosy wpuszczone tak do środka, do golfa, to mam taką energię do tego, aby właśnie uciąć je tak, jak one teraz są. Ale marzą mi się też długie. Tylko nie sądzę, żebym je kiedyś zapuściła, bo jednak się łamią. Dajcie znać, co myślicie. Czy zostawić sobie właśnie takie krótkie i je uciąć? Czy jednak zapuszczać? Na razie to wygląda tak, jak wygląda. Widzicie, to jest nasz stary domek. Za chwilę Was zabiorę do środka i zobaczycie, jak to wygląda. Na razie nie jest jeszcze wyburzany, dopiero dostaliśmy pozwolenie, więc pokażę Wam, jak to wygląda w środku. Pokażę Wam, jak to na razie wygląda. Tego tutaj wszystkiego nie będzie, ale zróbmy tak, że ten film będzie taką pamiątką po tym właśnie, jak ten dom wyglądał, bo właśnie w tym domu się wychowałam. Tu mieszkali moi dziadkowie. On będzie zburzony. Zostanie tylko ta płyta, która tutaj jest, na taras, wylana. I tutaj będzie to, co tutaj widzicie i to, co się kryje pod tym eternitem. To są piwnice, które też zostaną. I piwnic będzie około 100 metrów. To będą bardzo duże piwnice. Nasze piętro będzie miało 150, więc tak, dużo. No ale wejdźmy do środka. Tak jak mówię, tego nie będzie. I tutaj tak naprawdę już w większości nic nie ma, bo meble, podłoga, wszystko zostało już wyniesione. Tutaj kiedyś był przedpokój. To był pokój dziadka. Można zobaczyć, nie chcę tutaj wchodzić, bo szkoda mi butów już. To jest straszny kurz. Można zobaczyć właśnie jeszcze stary żerandol. Już też widać, jak ten dom niszczeje. Dużo osób w komentarzach pisało, że czemu nie restaurujemy tego domu, bo ten dom nie jest dla nas, po prostu. Po pierwsze, jest to nieopłacalne, ten dom jest tak stary. Widać jeszcze w ogóle, zobacz tutaj, 6-2, w sensie numery cegieł. 7-9. Ten dom jest tak stary, że trzeba było wszystko zrobić od nowa, co było bardziej kosztowne niż zburzenie i po prostu posiadanie tego gruzu, na którym można zrobić cały fundament i wszystko. No on niszczał. Przez wiele lat został sam pusty. Dziadków tutaj nie było już, więc nie był ogrzewany. I zrobiło się tak naprawdę tutaj dziadostwo. To, co udało się wynieść z tego domu, wynieśliśmy. Możecie tutaj zobaczyć, że właśnie udało nam się uratować takie części, jeśli chodzi o drewno. Tu jest nawet ręcznie malowane. Z nich może powstać stół albo właśnie jakaś część drewniana do domu. Takie rzeczy jak najbardziej zachowujemy. To jest w ogóle mega ciekawe. Zobaczcie w tą stronę. Zobaczcie, jak to jest stare. Wrocławski ośrodek przemysłowy, 60. Skład kredens, witryna, 6 krzeseł. No i numer mebla. To jest takie stare. Nawet nie wiem, które to są lata. I tu jest gatunek i wszystko. No więc, jak widzicie, to wszystko jest naprawdę stare. Kuchnia była odnawiana przez moją babcię, więc płytki są nowe. Fajna będzie taka pamiątka, będzie wrócić można do tego na YouTubie. Po to właśnie robię ten film, żeby można było to zobaczyć. Tam jest łazienka. No i ta łazienka jest już zdarta. I tutaj mamy piwnicę, do której się schodzi po prostu. Nie ma światła, więc nie wiem, nie zobaczycie za wiele. To jest w ogóle schowek, w którym ja miałam taki swój kącik. Siedziałam sobie tutaj, rysowałam, babcia mi stworzyła taki kącik właśnie w tym domu. To tutaj mamy duży pokój. Możecie zobaczyć, jak on duży. I sypialnia, no nie? Tu był salon, tutaj przyjeżdżaliśmy na każde święta, tu była choinka, były meble. Dużo wspomnień się wiąże z tym miejscem i właśnie cieszę się dlatego, że na tym miejscu będzie coś nowego. Bardzo dużo wspomnień z tym miejscem. Tutaj się wychowałam. Katowice, Bielsko-Biała, Częstochowa. Dziennik Zachodni, 2003 rok. Aferzysta w Podrzasku. Mega cute. 2003 rok, lol.
dziadek zawsze czytał Dziennik Zachodni albo Detektywa. Więc to dlatego ta stara gazeta tutaj. Pokażę wam teraz najbardziej cool rzecz w tym domu. Był to strych. On jest ogromny. Chodźcie ze mną. To właśnie tutaj spędzałam wszystkie popołudnia. To był ogromny plac zabaw dla mnie. Teraz wspomnę z tym miejscem. Tu było pełno starych mebli, takich perelowskich, w których były pochowane moje zabawki, ozdoby świąteczne, bombki. Te stare krokwie, które są w całkiem dobrym stanie, bo te na dole są przeżarte przez korniki, ale te góry są w dobrym stanie, właśnie weźmiemy sobie na stół na zewnątrz do ogrodu. Ja wam o tym wszystkim tak opowiadam, jakby to się działo jutro, a tak naprawdę ten dom będziemy budować pewnie 3 lata. Bo teraz nic tutaj nie ma. Najpierw to trzeba zburzyć, żeby cokolwiek postawić. Cieszę się na serio, że nagrywam ten film, bo to będzie taka mega pamiątka tego, jak to wszystko wyglądało, a to jak będzie to wyglądać. Dom będzie w ogóle przesunięty, no nie? Więc wiem, że ciężko sobie to teraz wyobrazić, ale tu, gdzie teraz stoję, dobrze mówię, no nie? Będzie dom w tym miejscu, więc on będzie stamtąd właśnie, będzie aż dotąd, no nie? Wow, Boże, jaka duża chałupa. Hi guys, wróciłam do domu. Zjedliśmy sobie właśnie kolację. Muszę wam pokazać, jakie cute kubki dorwałam w Pepco i Dilzie. Ten w Dilzie kosztował 10 zł. A ta szklaneczka w Pepco, która jest przepiękna, ja nie wiem, czy to ostrzy, która jest przepiękna, kosztowała 20 zł. Już sobie wyobrażam w niej kawę. I ten kubeczek też kosztował 20 zł. Hi guys! My już jesteśmy po śniadaniu, mamy kolejny piękny dzień. Słoneczko wyszło, więc pijemy szybką kawkę i wybieramy się na spacer. Zabieramy ze sobą puszka, ale przed tym spacerem muszę ogarnąć trochę ten syf, który tutaj zostawiłam, więc sprzątamy. Hi guys! Mamy kolejny dzień, dziś jest piątek i mamy wolne razem z Maćkiem, więc wybieramy się razem na śniadanie. Zaraz pokażę wam, jak wygląda mój cały outfit. Już wyciągłam moje nauszniczki z Oysho, które w tamtym roku zrobiły ogromną furorę. Są mega cute. Wzięłam torebkę Polenę i zobaczcie, dowiązałam do niej właśnie takie kokardki. Bardzo mi się teraz ten efekt z kokardkami podoba. Myślę, że całość naprawdę fajnie się prezentuje. Mało tego, mam jeszcze różowe buty, zobaczcie. Całość prezentuje się właśnie tak. W różowych adidaskach właśnie wam mówiłam. Dzisiaj jest bardzo ładna pogoda. Czuję się taką śnieżynką teraz. Robimy test jedzonka. Uwielbiamy tą śniadaniówkę. Zobaczcie tylko, jak to wszystko wygląda. Oh my god, byliśmy na najlepszym śniadaniu w Kato, jednym z lepszych na pewno w Katowicach. Pogoda nam się totalnie popsuła, mieliśmy ochotę na spacer, żeby zrobić jakieś cute zdjęcia. Leje, cały czas leje, więc skorzystamy z tego i podjedziemy dzisiaj do galerii. Ja wiem, że to jest barbarzyństwo, bo jutro jest 11 listopada, czyli dzisiaj będzie masa ludzi w galerii. Podjedziemy szybciutko, bo chcę wejść do Tegera, zobaczyć, jakie są świąteczne nowości i oczywiście do Zary Home, plus za 2 miesiące spodziewamy się nowego członka rodziny i musimy zrobić zakupy. Te zakupy powoli gdzieś tam już robimy, dokupujemy niektóre rzeczy, bo też dostaniemy kartkę, co dokładnie mamy kupić, ale tak. Cieszę się na nowe zakupy dla naszego dziecka. Ja się nie mogę doczekać.